Siemanko, zapraszam. Dzisiaj dzień z Lil Masti z Hajlik. Zawsze zaczynam dzień od śniadania przed treningiem. Nie wyobrażam sobie w ogóle iść na trening bez śniadania. Jeśli chodzi o moją wagę, no to mam do zrobienia chyba ze 2 kilo, więc tak naprawdę z moim dietetykiem postanowiliśmy, że zostawimy to na ostatni tydzień. No ja jestem taką osobą, która lubi trzymać ten rygor i od początku roku cały czas mam właśnie tą czystą dietę na śniadanko. Dzisiaj mam szarlotkę jaglaną. To jest szarlotka, to jest po prostu kasza jaglana z tartym jabłkiem, miodem, mleczkiem kokosowym, więc tak bardzo zdrowo. Dieta dopięta, suplementacja dopięta, treningi 2 razy dziennie, w poniedziałki i w środę mam 3 treningi i doszło już do tego stopnia, że pomimo tego, że mam na przykład w poniedziałek 3 treningi, to ja we wtorek mam full energii. Po prostu jak jest wszystko tak kompleksowo dopięte, no to człowiek jest po prostu jak taka maszyna, jak taka bomba zegarowa, która wybuchnie. No i o to tutaj chodzi, tak? Jest 15, równo. Równiusieńko! I jak to mówi Robert Burnejka, białeczko jest najważniejsze. Nie mam niestety ciasteczka żadnego. U nas nie ma w domu ciasteczek. Więc kawusia jest sama. Tutaj woda. Proszę. Tutaj w ogóle jest cała dieta mojego ukochanego. W momencie, kiedy ja jestem właśnie na diecie, ja trenuję, no to on to samo, tak? W momencie, kiedy na przykład on ma bardzo dużo pracy, to ja go też w tym wspieram i też pomagam mu właśnie w wykonywaniu jego obowiązków. Natomiast tu jest właśnie jego dieta, a moja dieta jest tutaj! Ja już na pamięć znam każdy posiłek. Mam mój plan, właśnie rozpisaną tutaj dietę, suplementację, makroskładniki. Ja pracuję z Markiem Fisherem, więc to jest no, jeden z lepszych dietetyków w Polsce. Efekty widzę z każdym dniem efekty. Zresztą po moim podejściu, po mojej energii widać, że to wszystko jest właśnie tak super zorganizowane, tak? Mój dzień jest bardzo zorganizowany. To jest wstaję rano, tak? Jedzenie, trening, regeneracja. Spanie, odpoczynek, jedzenie, trening. Więc no tak poświęcam się temu na 100%. Śniadanko spożywam sobie w spokoju, w jadalni. Mamy dużą jadalnię. Często zapraszamy właśnie tutaj znajomych, gości. Nie wiem, czy widzowie znają mnie od tej strony, ale jestem taką dobrą gospodynią domową. No tak, no jestem. Jak święta robimy czy coś, no to u mnie musi być wszystko na tip-top. To jest po prostu stół wystrojony, talerzyki piękne, wszystko kolorystycznie musi być dobrane. To jest mój ponton. Już opowiadam historię. Jak się robi wagę, no to bardzo często w tym ostatnim Fight Weeku robi się gorąca kąpiel w wannie i taka sauna, tak? Natomiast my nie mamy wanny w domu, mamy prysznic i ja sobie wymyśliłam, że kupimy właśnie taki ponton i ja sobie będę do niego wchodziła, tak? Będziemy tą sól sypać i będę się adaptować do tych kąpieli do zbijania wagi. Mam 2 kilo, więc raczej nie będę musiała tego robić, ale ponton jest i jest taką właśnie fajną atrakcją. Każdy się pyta, o co chodzi z tym mini basenem tutaj. No to już wiecie. Suplementy, karbo na trening, ręcznik, cały sprzęt, wszystko mam. Lecimy na trening. Pomysł na kolor naszego samochodu złoty, skąd powstał? No a stąd, że ja po prostu lubię wszystko, co jest złote i co się świeci. Tak na poważnie to na koncerty, moim zdaniem, to był świetny pomysł, żeby rzucać się w oczy, że jak gdzieś jechaliśmy na koncerty, to każdy wiedział, kto przyjeżdża, gdzie jesteśmy. I nawet teraz, tak, bo już kilka lat mamy tą złotą okleinę na samochodzie, no to jak jadę sobie przez miasto, to uśmiechy się pojawiają, ludzie machają, robią zdjęcia. No wiadomo, pojawiają się też osoby, które stukają się w głowę i złoto, pojebało. Każdy ma inne postrzeganie, mi się podoba. Najważniejsze, że mi się podoba.
W ogóle to my się przeprowadziliśmy obok mojego klubu. Mam 5 minut drogi samochodem. Do ostatniej walki właśnie z Ewką Brodnicką mieszkaliśmy na drugim końcu Warszawy. Ja miałam godzina 15 w jedną stronę, czyli 2,5 godziny w samochodzie. To ja zamiast się regenerować, to ja w samochodzie, w tych korkach wracałam do domu. Więc stwierdziliśmy, nie, przeprowadzamy się obok klubu i tak już sobie mieszkamy. Zaraz będzie rok. No i jest cudownie, cudownie, bo miejsce mamy super, jest cisza, spokój. No i mój drugi dom już za chwilę wyłoni się zza tych drzew. Unique Fight, no, mój klub. Cześć kochani, to ja znowu, już dzisiaj trzeci raz. Siemka. I jesteśmy. Królestwo Mistrzów. Kocham to miejsce. Cześć. Cześć. Nie bałeś obalenia? Cześć. Nie, nie, bardzo dobrze. Siemka. Bardzo dobrze. Cześć. Jest mój kochany, Jest też mój narzeczony. Tomek trenuje w sumie już zaraz 9 miesięcy. Ja się cieszę, bo to jest sport ogólnorozwojowy. Podziela moją pasję, więc to jest, o Jezu, mega, mega. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Ja już na końcowym etapie przygotowań. Zostało mi 2 tygodnie do walki. Także tak naprawdę najcięższe przygotowania już za mną. Teraz ostatnie lekkie treningi, strategia, taktyka przed walką. I jestem gotowy. Tak naprawdę zrobiłem wszystko, co się dało, żeby wygrać ten pojedynek. No a dzisiaj wiem, że też jesteście tutaj z powodu, że tak powiem, Anielki, która też się przygotowuje do swojej walki na Highlink. O nią się kompletnie nie martwię, bo jest to zawodniczka, która zawsze daje siebie 100% na treningu. Mega ambitna, mega pracowita, także tutaj jakby dla mnie jest 100% zwycięstwo. Temat zasad walki mogę powiedzieć, że są dość brutalne, bo jeszcze nie widziałem żadnej walki kobiet. Może nie zagłębiałem się bardzo w ten temat, na pewno takie były, ale nie widziałem żadnej, gdzie można uderzać głową, gdzie to walka dość brutalna, aczkolwiek martwiłbym się bardziej o wygląd przeciwniczki niż Anieli, także wszystko będzie dobrze. Muszę otrzeć mojego trenera. Ojej! Jezu, biegam. Wymęczony. 300 zawodników dziennie. Sorry, że jestem w butach, ale niestety wczoraj pękł mi palec u stopy i nie jestem w stanie inaczej pracować, tylko buta. Nienauczony jestem, bo od dziecka ćwiczę na bosu. Po prostu to jest dla mnie mentalnie ciężka sprawa, że musiałem wejść na matę buta. No ale musicie mi wybaczyć. Wyobrażacie sobie to poświęcenie? Nie. Hej! Hej, hej! Góra, dół, góra, dół. Hej, hej! Lej, lej! 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 Właśnie z trenerem jest tak, że jak jest minuta przerwy podczas treningu, to jest w ogóle, to jest święto. To jest święto. U nas nie ma przerw. No, taki to jest właśnie morderca. Dawaj. Już. Hej! Rób! Rób! A jak nie robię, to mnie zawsze bije. Dawaj. Hej! To możesz marudzić. Robić. Cały czas powtarzać. Słysz? No nie rozsławiaj, proszę cię. Zakładaj te rękawice. Trzy razy więcej mocy włożyłam. No ja nie czuję na tarczach żadnej mocy właśnie, bo dzisiaj to już sobie. Bo ja tarcze to jest dla mnie. Nie lubię tarcz. Bo ja chcę się napierdalać, a nie w tarczy. Spokojnie. Zuz je czeka. Ale jestem zupełnie inna tutaj niż w domu, co? W domu taki aniołek, kochana taka, a tutaj... Ja nie wiem, chyba ja mam coś po prostu... Jakieś podwójną osobowość.
Ej, dobra, hej, dawaj, 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 nie zatrzymaj się, minuta, chodź. Nie zatrzymaj się, dawaj, nie, dawaj, jaka dawaj, minuta? Dawaj, dawaj, rób. Chodź, dawaj. Proszę, mocniej, muszę to poczuć, mocniej, 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 mocniej. Dawaj, 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 do końca, do końca, do końca, 15 sekund, 15 sekund, 15 sekund, ja chcę poszedł 15 sekund, do końca, do końca, do końca, do końca, dawaj, 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 idziesz, 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 mocniej, 5 sekund, mocniej, 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 stop. To sobie teraz pogadamy. Tylko potrzebuję 10 sekund przerwy. No u nas to jest normalne. Nasz trener jest surowy, ale jednocześnie ma w sobie taką klasę i jest bardzo motywujący. Jest trenerem z ogromnym doświadczeniem, więc to wszystko u niego jest takie wyważone. Jak się nie słuchamy i jest jakiś taki moment w treningu, że zawodnik robi się słabszy, to jest piernicz. Trener nas bije, ale no, mi się to podoba, bo ja już jestem tak uodporniona na dostawanie, że dla mnie to w ogóle nie robi wrażenia. No te bomby na twarz, to dla mnie to jest to, na porządku dziennym. Tak, ja tu wchodzę, ja się zamieniam w bestię i czuję, jakbym była z tytanu. Ja się tu zamieniam w takiego zbuntowanego chłopczyka, więc mnie trener nie traktuje tu jak kobiety. No ej, gdyby mnie traktował jak kobiety, jak Anielkę w froczku, tak? To co ja bym tutaj zrobiła? To ja bym mogła tutaj z nim zdjęcia porobić, ale nie napierdzielać się. On nie ma oporów. Nie ma żadnych oporów. Czasami muszę ją inaczej zmotywować niż tylko słownie, bo już krzykiem nie wystarczy i czasami muszę użyć, że tak powiem, siły i ją tam uderzyć tą tarczą, ewentualnie rękawicą. I oczywiście nic nie grozi, nie ma kontuzji, ale no, to jest jedyna motywacja, która teraz na nią działa. Wiadomo, że to kobieta, ale tutaj na treningu ma być jak zawodniczka, jak zawodnik, więc ma być tak samo traktowana. Która wersja wam się bardziej podoba? Czy Anielka taka grzeczna w szlafroczku różowym, pachnąca, uśmiechnięta? Czy taka bestia, taki zbuntowany chłopiec, który po prostu widzi i czuje krew, tak? Która wam się podoba? Napiszcie w komentarzu. Co do Zusie. Mi się bardzo nie podobało jej zachowanie na konferencji. Uważam, że to było wymuszone, sztuczne, fałszywe i ja widzę po prostu w niej taką trochę twarz dwulicową, tak? Na konferencji inaczej się zachowuje, po konferencji podchodzi do mnie i jest miła. Dla mnie to jest po prostu fałszywe. Tym zachowaniem na tej konferencji ona wywołała wojnę. Chce wywołać mi wojnę, to ja z góry mówię, że nie masz szans. Nikt nie ma ze mną szans. To będzie najbardziej brutalna kobieca walka w historii freak fightów. Mamy birmański boks, będą głowy, to jest stójka. Tu nie będzie obalenia i tam duszeń, tak, parterowych technik. Tu nie będzie techniki, tu będzie brutal. Przynajmniej ja się nastawiam na brutal, na krwawą wojnę, na krwawą batalię. Zusie już pokazała w swoich walkach, że nie boi się takich walk. Ja się cieszę. Ja też się nie boję, ja mam tutaj codziennie krwawe batalie, więc no jestem gotowa, ja już mogę wychodzić. Dla nas to jest też wyzwanie, więc przyjęliśmy chętnie taką walkę, dlatego bo Aniela może rozwinąć się bardziej stójkowo, odstawić party i zapasy, które są jej ulubioną płaszczyzną walki. Rozwijamy tą stójkę, więc naprawdę też się cieszę jako trener, bo możemy poświęcić się jednej płaszczyźnie i zrobić dobrą robotę. Myślę, że walka będzie bardzo fajna, widowiskowa. Aniela nie odpuszcza na sparingach, więc myślę, że to też zaowocuje w walce. Gdybym ja się obawiała sfery wizualnej, że coś mi się stanie, że będę miała rozcięcie, że będę miała bliznę, to ja bym w ogóle nie szła do freak fightów. To ja bym się tu nie pchała, to ja bym nie siedziała tutaj na sali i nie narażała mojego pięknego nosa, który jest już po operacji, który był piękny, prosty, malutki, a on się już zmienia, on się skrzywia, tak? Bo ja tu dostaję cały czas, więc ja się takiej rzeczy nie boję. Jeśli ja będę miała bliznę na twarzy, super! Nie no, w ogóle super, ja wtedy będę miała 10 punktów do mocy, tak? To się od razu wygląda wtedy groźniej. A że mam narzeczonego, który patrzy na moje wnętrze, jest no akceptuje mnie w 100%, tak? Dla niego nieważne, czy ja mam krótkie włosy, czy długie, czy jestem chuda, czy troszkę pulchniejsza, czy mam bliznę, czy nie mam, czy krwawi mi nos, czy nie. On mnie kocha, ja go kocham, więc tutaj mam ogromne wsparcie, dla mnie wygląd. Ja mam 32 lata,
Dla mnie wygląd to już zszedł na drugi plan. Ja lubię wyzwania, lubię sobie podnosić poprzeczkę. Po walce mojej ostatniej z Ewką Brodnicką, pięciokrotna mistrzyni świata, no to chciałam kolejne sportowe wyzwanie. I pojawiła się propozycja Karoliny Owczarz, czyli zawodniczki KSW, trenującej latami, tak? Od razu, ja się nie zastanawiałam, od razu przyjęłam tą propozycję. Zaczęliśmy się szykować z trenerem, ale za jakiś czas dostaliśmy informację, że ona po prostu odrzuciła tą walkę. Mi trochę zapał spadł do podejmowania takich ambicji sportowych. Wielka szkoda, ja mam nadzieję, że ona jeszcze zmieni zdanie i że do tej walki dojdzie. Ja w to wierzę. Widzowie na pewno chcieliby taką walkę i że to by nawet dla mnie była taka możliwość pierwszej walki zawodowej, a nie dla niej z Freakiem. Natomiast tutaj też mam duże wyzwanie, bo wyłączyłam swoją najmocniejszą stronę, czyli zapasy, czyli parter i bijemy się w stójce. Dla mnie to jest płaszczyzna nowa, tak? Bo ja wszystkie walki kończę w parterze, a tutaj nie będę miała tej możliwości właśnie tej mojej ulubionej płaszczyzny, ale kochani, napierdzielamy tak stójkę, tak mocno, tyle treningów, że ja czuję po prostu, że to się już zaczyna robić moja przodująca płaszczyzna i tym się jaram. I Zusie, szykuj się, trenuj ciężko, bo wzbudziłaś we mnie te emocje, tak? Wzbudziłaś, chciałaś wywołać te emocje, wywołałaś i dostaniesz w pierdol. Jesteśmy po treningu, jesteśmy sobie w ogródku, jest piękna pogoda, słońce świeci, endorfiny, potreningowy obiadek zjedzony. Musimy sobie zaplanować, co będziemy robić po wygranej walce twojej. Ja mam, kochanie, że ja chcę zrobić takie garden party z prawdziwego zdarzenia, ale takie, wiesz, na 30 osób albo i więcej. Trochę za dużo, nie ogarniemy tego i też nie mamy takiego ogródka, ale wymyślimy coś na 15, powiedzmy. Już zrobimy całe kanapy te ogrodowe, stoliczek, wiesz, ja załatwię catering, jakąś fajną taką ściankę balonową, złotą, z pucharem. No gdzie catering na grilla? To grilla trzeba robić. No, no tak, no, ale z jakimiś fajnymi przekąskami, słodyczami, wiesz. No dobrze, ale to 15 osób będzie. No, co ty w ogóle myślisz o tych moich walkach? No co mogę myśleć, że no fajna sprawa dla ciebie, bo zawsze gdzieś tam spełniasz swoją jakąś tam część sportowca z przeszłości, więc masz jakoś, jest to zbieżne z tobą. Fajnie jest mieć laskę, która się napierdziela? No tak, nie umrzesz z myślą, mogłam coś sportowo robić, no tak. bo miałaś takie zapędy, a nie zrobiłam, nie? Ja mogę walczyć całe życie. Kilka walk jeszcze stoczę, takich epickich. Pójdę na macierzyńskie, będę mieć dużo dzieci i wtedy Tomek pójdzie walczyć. Tak. Masz plan na mnie? Ja mam już na ciebie plan, będę twoją menadżerką, no osobistą. Dobrze. Trzeba byłoby jakiegoś wroga dobrego. Ale chciałbyś mieć konflikt? Łatwiej na pewno się okłada człowieka, którego się nie lubi. Znaczy, no tak, ja bym tobie za skórę nie chciała zajść, bo Tomek jest taki, wiecie, wyważony, taki dojrzały i tak dalej, ale jak się go wkurwi, to jest koniec. To jest koniec, po prostu. To ja to jestem spokojna osoba przy nim. Nie, bez przesady, no. No dobra, to imprezę mamy ustaloną, to teraz porozmawiajmy o życiu. Tym życiem. Przekładamy cały czas macierzyństwo, tacierzyństwo, no. Dzidzie. A bardzo byśmy już chcieli. Ja bardzo. No tutaj przy walczących kobietach, no to wiadomo, nie da się walczyć i być w ciąży. I będzie musiało nastąpić takie przejście, Aniela. No tak, bo z walkami. Ja też stwierdziłam po prostu, że chcę się totalnie poświęcić freak fightom. Po prostu wszystko odłożyłam na bok, bo chcę skończyć kontrakt, chcę zrobić super epickie walki i dopiero wtedy tak, nasze marzenie, dzieci, dom, bo już teraz jesteśmy też w trakcie właśnie budowy nowego domu. Tak. Co zresztą będziemy pokazywać. Generalnie w związku jesteśmy zgodni bardzo. Mamy podobne zdanie. Też nie zawsze tak. Oprócz kwestii ilości gości na imprezach. My się różnimy, tak? Ja jestem bardziej taka wariatka taka, a Tomek mnie musi trochę stopować w wielu rzeczach, tak? Tomek mnie uczy takiej dojrzałości, no wielu rzeczy mnie nauczył, tak? Podejścia biznesowego, do tego, jak prowadzić tą karierę, takiej przedsiębiorczości. Tak, ale ja zachowawczy. Byłem już przesadnie zachowawczy. Fajnie, bo Aniela trochę zeszła do środka i ja trochę zszedłem do środka, tylko z dwóch różnych stron zeszliśmy. No tak. No, więc całkiem nieźle nam się żyje. Jak się poznaliśmy, no to mój znajomy trener powiedział, że idziemy na imprezę i zabiera jakąś ludzi, stażystkę właśnie z siłowni. No i to okazało się, że to byłam ja? To byłam ja, praktykantka na siłowni. No ja robiłam wtedy kurs instruktora kulturystyki i miałam praktyki na siłowni.
i wyszliśmy na miasto. Tak, no tutaj nie ma żadnej romantycznej historii, nie, no jest, ale później tylko, jest, później no. Tak, później jest głębsza historia, bo my przeszliśmy swego rodzaju przemianę z takich zbuntowanych, szalonych ludzi, no właśnie w taką miłość, pełnię miłości, pełnię szczęścia, takiego zaufania pełnego do siebie. Co ciekawe, to my się poznaliśmy, kiedy Aniela jeszcze nic tak naprawdę w internecie nie robiła. I dopiero jak się poznaliśmy, to tam jakieś tam kilka miesięcy później jakieś pierwsze rzeczy w internecie były robione, ale to jeszcze wtedy to były początki. No to jest cudowne. Przed tą całą karierą internetową, rozpoznawalnością, popularnością my się poznaliśmy, więc Tomek zawsze był ze mną. Od początku po prostu i to jest super. Tego nikt nam nie odbierze. Znaczy na początku spotykaliśmy się niezobowiązująco. Po prostu po pierwszym tym naszym spotkaniu poszliśmy wtedy do domu Anieli, ja zostałem na noc, no i tak to i tak się to wyszło! I tak no to się co, zaczęło. No my przez rok to się spotykaliśmy jako kochankowie. Tam nie było tak. Czegoś takiego, że ja chcę związku, on chce związku. Absolutnie. Ja w ogóle ja nie wierzyłam w związki, ja nie wierzyłam w miłość. Dopiero po roku takich spotkań i tak dalej ja widziałam, że Tomek jest konsekwentny w tym, że to nie jest tak, że okej, spotkamy się raz, drugi, nara, idę, inną se znajdę. Tylko faktycznie się spotykaliśmy. Ja cały czas go trzymałam na dystans, bo nie chciałam tej miłości, ale on mnie do tej miłości później przekonał, no. Ale, właśnie, no, ale to była kwestia, to nie było łatwo, nie no, to nie było, to, tam były takie akcje, że lepiej, żebyśmy tego tutaj nie opowiadali. Tak, ciężkie natomiast, historie były, ale, chodzi z happy endem. Chodzi o to, że przez ten rok, no to ja wtedy zaczęłam bloga prowadzić z siostrą, jakieś tam pierwsze programy, no ale to nie było tak, że miałam tą popularność rozkręconą. Tak naprawdę dopiero jak się związaliśmy, to wtedy mi tak skrzydła, tak skrzydła rozwinęłam, no, poczułam takie wsparcie. Wszystko można wtedy było zrobić. No. Nowe życie takie. Miłość napędza, kochani. Dokładnie. Ten etap seksmasterki. Na początku, no byłem w jakimś tam stopniu zaskoczony i być może trochę w niektórych ruchach zestresowany, ale nie, no zawsze chciałem mieć taką odważną kobietę, która nie jest świętoszką. Tak, Tomek no, zawsze więc mówi, że on chce mieć kobietę kochana żona, w łóżku trochę gwiazdka porno, tak, a tutaj na salonach dama. No i this is me. No ale tak było, no to nie no jest tak łatwo znaleźć kobietę, wiesz. A tutaj seksmasterka wprowadziła naprawdę taką pikanterię do naszego związku. A pikanteria była już od samego początku no, i trochę seksmasterka była trochę jakby kontynuacją tego, jakby rozrostem tego tak naprawdę, bo to nie to, że tak nie było wcześniej, no. To w tą stronę raczej było. Tak, ale my razem postanowiliśmy właśnie w pewnym momencie, że już czas zakończyć po prostu seksmasterkę, bo Tomek widział, że ja się już w tym męczę, że to już jest po prostu kreacja. Na początku ja mocno... No to byłaś ty, a tak, później że to się byłam, że to byłam ja, że ja chciałam mówić o tym seksie, że ja chciałam, wiesz, tak, tak ludziom pokazywać tą otwartość, to łamanie tych tematów tabu. No ale po tym już po 3 latach, jak ja już te zakładanie peruk, soczewek, wypychanie piersi, po prostu zachowywanie się zupełnie inaczej niż ja jestem normalna. I Tomek po prostu, no, on też uczestniczył w tym, tak? Też dla niego to też chciałam. Dla naszej rodziny, którą planujemy. Więc to były te bardzo decyzje dużo zamknięcia kanału. Tak, bardzo dużo powodów było. Też pod kątem restrykcji i to już nie było takiej wolności słowa, można powiedzieć. No i już teraz nie ma tej wolności słowa na YouTubie. Jak były te nagrania, no to Aniela przebierała się w te ciuszki. Zawsze tam było tych kostiumów troszeczkę, więc no od razu my to wykorzystywaliśmy. No nie no, kochanie, ty tak. Jesteś taki skromny. Przecież to, Jezu, to naprawdę dużo dawało. No tak. A do tej pory tam gdzieś w głębi siedzi ta seksmaserka w moim sercu i się odpala często w nocy. Często w nocy, tak. Tak, ja mam całą garderobę jeszcze. Zostawiłam sobie wszystko, więc... O to chodzi w życiu, żeby mieć ten dystans, no. Tak! I na konferencji Brodnicka powiedziała, że przyniosła z sypialni prezent wtedy dla mnie. No to ja mówię, Boże, ona to przyniosła ze swojej sypialni, używała po prostu to dildo, a teraz ona mi je wręcza na ważeniu. No nie, no mogła je przynieść w opakowaniu czyściutkie, wszystko by było wtedy pięknie, ja bym sobie wzięła do mojej kolekcji, no. No ale jak ona przyniosła używane, no to nie. Tak nie może być. To jest skandaliczne zachowanie. Oczywiście, że mamy całą szafkę.
Tak. Hajlik. Witamy w Hajlik, a oto moja kolekcja. Ta-da, mi takie wrota. Kolekcja treningowa. Nie no, mam. Co myślisz, jak teraz będzie na rundkach? No myślę, że będzie podobnie jak na konferencji. No. Ja wiedziałam, że ona będzie dymiła, bo ona ma taki charakter. Ona jest, no jest taką zadymiarą, tylko ja myślałam, że chyba przeceniłam po prostu jej, nie wiem, inteligencję. No, też myślę. No, ale wiesz, no bo mi się wydawało, że ona będzie w ogóle w inną stronę, w jakąś taką, naprawdę wiesz, że to będzie takie dymienie z klasą. Nie wysiliła się za bardzo. No nie, bo to było to samo, co z Ewką. To było to samo, co z Ewką. Wiesz, wyciąganie przeszłości, seksmasterki i to jest, nie wiem, no to już jest takie wałkowanie non-stop tego samego, więc myślę, że na rundkach może być to samo. Myślę, no, że może być to samo. Chociaż fajnie by było, ja myślałam, że ona będzie bardziej dymiła na zasadzie mówiąc o sobie, wiesz, stawiając siebie w lepszym świetle, a tutaj wiesz, wszystko było skupione na mnie, no więc mam nadzieję, że na rundkach ona więcej o sobie opowie, bo z tego co tam widziałam, jakie wywiady dawała po konferencji, to w tych wywiadach o wiele lepiej się pokazała niż na samej konferencji, bo mówiła właśnie o sobie. No właśnie, ale widocznie nie miała nic ciekawego do powiedzenia wcześniej. Jak dla mnie, to ona może gadać w stosunku do mnie, niech ona gada sobie o wszystkim, o czym chce. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo to jest moja przeszłość. To jest moja przeszłość, którą ja zaakceptowałam. Ja przeszłości nie zmienię. Każdy z nas robił różne dziwne rzeczy, szalone, pojebane po prostu, błędy popełniał, robił dobre rzeczy. To jest nasza przeszłość, tego się już nie zmieni. No tak, więc... ale te rzeczy też nie były po prostu, nie były takie złe, jak to się wydaje, ponieważ one zrobiły dużo dobrego, tylko nie każdy może zna całe to, jak to, co to zrobiło, jaki to był. Dla mnie też najgorsze jest powielanie rzeczy nieprawdziwych. Tak, to czy padło dużo nieprawdziwych. Tak, no nieprawdziwych informacji o mnie, takie... tych plotek, bo ktoś coś powiedział, bo tutaj obejrzała jeden wywiad, nawet nie znając sytuacji, nie znając, wiesz, przyczyn, nie znając nic o tej historii, no to wiesz, no to nie, takie, wypowiadanie to... się o tym po prostu jest takie, no, taki nierzetelne. Po prostu to był taki, te wypowiedzi to był taki brukowiec. No tam padło wiele krzywdzących i nieprawdziwych rzeczy, które, no nie tylko samą Anielę też, ale różne nasze przedsięwzięcia są to po prostu nieprawdę. To jest takie, influencerzy nie chcą, żeby był hejt w internecie, a sami robią takie rzeczy, czyli sami dają przykład jakichś powielania plotek, czy właśnie hejtowania jakichś spraw, albo nie do końca znając temat po prostu. Prześleć sobie moje wypowiedzi w internecie, czy ja kiedykolwiek o kimś powiedziałam złe słowo. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Ja się skupiam na sobie, ja o sobie mówię, o tym, co ja chcę pokazać widowni, o tym, jak ja chcę motywować, inspirować, a nie... A jak, co mnie inni interesują? Jak ktoś no? chce kogoś umoralniać, ja to niech daje źle przykład. Nie powiem, no. To niech daje przykład po prostu, a nie. To, co można zrobić, to dawać przykład, a ona nie daje przykładu, tylko antyprzykład właśnie. Jak źle wykorzystać, bo osoby też, widzowie, czy osoby jakieś tam powiedzmy, czy młodsze, czy starsze, nieważne, mogą sobie właśnie takie zachowania przyjąć, że one są dobre. Czyli wyciąganie jakichś nieprawdziwych informacji, plotek i powielanie ich w internecie tylko po to, żeby zaszkodzić drugiej osobie. I żeby było śmieszniej, no to najwięcej to ona sobie może tym też zaszkodzić, bo ona to tam też ma za uszami na pewno troszkę tematów. Siemka. Cześć. Dobrze. Jesteśmy. Elegancko. W moich skromnych progach. Dobra, dokładnie. Co tam słychać, jak tam? A jeszcze z Mateuszem jestem. Aha, jest Mateusz. Jestem już operacyjny, no. Dobra, ale ja Mateusza nie znam, ja Mateusza jeszcze nie poznałam. No. Mateusz, Siemka, cześć, Aniela, cześć. Mateusza poznać. Cześć. Co, dzień mamy, spokojnie, jak tam Siemanko. Jak jedzie? Tak, no dobrze, jeździmy sobie, Siema. Dzisiaj nagrywamy dzień. Spokojnie. Tak, i treningi, i to, i tak. Jest ze sobą. Pokaż tą furkę. A, no mam, co zobacz. Co macie dla mnie? No powiem Ci tak, że to jest mój faworyt, to jest najszybszy kombi na świecie produkowany seryjnie i teraz oczywiście go użytkuję, ale chodź Ci go pokażę. Mhm.
Oczywiście jest trochę trudny, no bo nie przygotowywałem go tak na co dzień, tam nie mierzę. Ale jak ci będę go dawał weekend, to 600 koni, to dwa razy więcej niż nasz. Nie no, to jest taki potwór. To jest potwór. Potwór, no. Nie jest za czysty. Nie jest za czysty, przepraszam. Nie, no jest. Ale na co dzień go użytkuję, więc... I co? Ja powiem ci, sprawdzić sobie kilka. Powiem, mamy wszystkie... A on jest głośny? Że jak naciska się gaz, to będzie na pewno taki... chcesz? No to odpalę. Jest taki głośny? Poczekaj, bo ja nie pamiętam... Nie, jak się tutaj, tak? Powiem ci tak, ale twój samochód do tych moich samochodów to jest nic. No bo ma kolor ładny. No, najładniejszy kolor. Do każdej walki, której wychodzisz, jesteś 100% przygotowana i zawsze dajesz siebie 100%. Nie mówię tego po to, żeby przestraszyć kogoś, czy nie przestraszyć, ale wiem, że na 100% nie ma 10% szans. Więc jadę na tą walkę tak spokojnie jak nigdy. Nie jadę na tą walkę jak walczyłaś z Brodnicką. No bo to była przeciwniczka taka, gdzie ciężko było nam określić. Ale tutaj wiesz, jest stójka, nie? Naprawdę? Ty wiesz, jak ja trenuję. Po tym, jak ty się bijesz codziennie, po 3 treningi dziennie, po tym, jak ty wracasz w siniakach, rozbite nosy, no nie. Przykro mi to mówić, ale... Niestety nie ma żadnych szans. Na tej konferencji i oglądaliśmy, co tam się działo. I wiesz, ja słuchałem tego, jak ona cię ciszy, no bo poruszała takie tematy, wiesz, no niewygodne, ale przecież wszyscy to wiedzą, bez sensu to poruszać. I ja sobie tak myślałem, czy ona zdaje sobie sprawę, jaka Aniela teraz jest wkurwiona, jaki ona dostanie za to w pies. No taką miałem polewkę z tego, że mówię koniec. No. Chyba nie, no chyba wiesz, chyba nie była nie, tego świadoma. Ale wiesz, ona, co ona może zrobić? Ona musi pokazać pewność siebie, ale przecież ona jest przegrana. Mnie się nie wkurwia, no. Dokładnie, ciebie się nie wkurwia, no. No dobrze, no. Jeżeli jest na tyle pewna siebie i mocna, no to okaże się to wszystko w oktagonie. No to jest najlepsze, że oktagon weryfikuje. Wiesz, może zawsze wszystko się może zdarzyć, ale w tym wypadku niestety nie. Jest jedna karta, którą jesteś tak jako wygrana. Sebastian w ogóle szuka przeciwnika. Nie, ja dziękuję. Brzydzę się agresją. Dzwonimy się, pa. Nie możecie się przyznać świat. Tu gdzie? W prawo, w prawo. Siemka kochana, to co? Ja dzisiaj mam event wieczorem. No i chciałabym, żeby to było właśnie coś takiego fajnego, eleganckiego, ale też, żeby trochę pazura miało. Wchodzimy w jakość, w trendy kolorystyczne. Mam fajny pomysł, teraz będziemy pokazywać. Dobra, to co? Przebieramy się. I co? I do tego jeszcze szal. Jest fajnie, klasycznie, tak stylowo, elegancko. Weź sobie pomarańczową torebkę. Pomarańczowa? Cyk. Bęk. No, jest fajnie. I boczki do tego. Przełóż jeszcze przez szyjkę. Dobra, on tak luźno. Podoba się? Kochanie, to myślę, że to jest... Bo to jest taki, wiesz, jakościowy look, nie? Mi się ten look bardzo podoba. Mamy to. Tylko, no, myślę, że mamy to. Mam stylizację na dzisiaj. No i lecimy na event. Jesteśmy w naszej firmie Packfully, zajmujemy się tutaj fulfillmentem, czyli pakujemy i wysyłamy zamówienia ze sklepów internetowych i właśnie jak sklep internetowy chce się zająć sprzedażą, to oddelegowuje tą część pakowania i wysyłki do nas i właśnie tu robimy. I też mamy tutaj swój własny sklep i ja właśnie wymyśliłem, mam taki challenge dla Anieli, żeby zebrała produkty ze swojego sklepu na sesję. Co ty na to, kochanie? Dobrze, to co, ja biorę kolektor. Tak, musisz wziąć kolektor. Ja już to raz robiłam, tak? Poczekaj, więc tak. Wchodzisz w alejkę. E. To jest alejka, wyszukuję i tutaj chyba klikam, tak? Dalej. Tu klikam, biorę produkt z góry. Tak. Ty mi podajesz to, idę dalej, bo to są produkty na sesję zdjęciową teraz, będziemy robić. Będziemy teraz w weekend robić. Cyk. Jeszcze tutaj jedna bluza. Teraz wracam. Dobra, kochani, mam tutaj już wszystko, bo to są rzeczy na modelek. Tak. A ja mam z nimi być na tej sesji? Nie, bo nie możesz. Nie masz czasu wtedy. Aha. Nic. No dobra.
dobra, chyba, że, znajdziesz, to mogą być. Chyba znajdę, no. Tak? No bo fajnie jest mieć ten content właśnie, czy na Instagrama, czy na stronę, że ja tam jestem, tak? Super, zebrałaś. Oczywiście to są jeszcze dalsze rzeczy, których nie będziemy robić, czyli kontrola i sortowanie. Nie będziemy wszystkiego nagrywać, bo będzie za nudno. To są takie powtarzalne czynności, które trzeba codziennie. Ale dużo tutaj się dzieje. Tak. Normalnie mamy od tego ludzi, tak, którzy tutaj. Tylko że dzisiaj jest już po godzinach pracy, no bo tak, już jest troszeczkę nam się zeszło. Dzisiaj to tak na spokojnie. Dzięki za oglądanie dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Widzimy się na rundkach, widzimy się na konferencji i przede wszystkim na gali. Zapraszam Was na galę, bo to ta walka i ta gala przejdzie do historii. To będzie najbardziej brutalna walka w historii High League. Oglądajcie.